Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podróżowanie, Podróżowanie przez V. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam busa Vincenta. Vincent Van to jest ten kolorowy busik, który tam stoi. Zobaczycie, jak wygląda w środku, poznacie historię Vincenta i poznacie jego towarzysza podróży, czyli pieska Menela. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Cześć, jestem Vincent, a to jest Menel. Razem sobie mieszkamy, podróżujemy i pracujemy przez okrągły rok w tym vanie, Vincent Van. Tu mam blat. Blat jest chyba jedyną taką ciężkim elementem, ciężkim drewnem w tym vanie. Bo poprzedni kupiłem sobie taki w Ikei, on w środku był taki trochę kartonowy i zniszczył mi się tak szybko, że ta wersja jest bardzo ciężka i bardzo, bardzo solidna. A poza tym blatem reszta drewna jest leciutka, żeby van nie przekroczył dopuszczalnego DMC, czyli 3,5 tony. Co się udało, van ma 3200 razem ze mną i razem z Menelem. Bo już się bałem, że Menel będzie musiał na dietę przejść, ale nie będzie musiał. Zmieściliśmy się wagowo. I to tak jeszcze z 300 kg zapasem. Tak jak wspomniałem, wszystko jest tutaj na prąd. Jest ogromna bateria. I dzięki temu jest kilka takich rozwiązań niespotykanych. Na przykład lodówka jest na 230 V. Jest bardzo cicha, energooszczędna, duża, ma zamrażarnik. Obok jest zmywarka. Zmywarka jest super. I tutaj mam biurko do pracy. Tu mam wodę, taką pompkę zamrożeniową. Pod spodem mam boiler 15-litrowy, on jest też na prąd. Pojemniki z wodą, mam takie małe 10-litrowe pojemniki na wodę czystą i chodzę sobie z tymi pojemniczkami po wodę do jakichś kraników, najczęściej na plażę. Moje życie sprzed van life'u. Mieszkałem sobie poprzednie 10 lat w Anglii. Głównie pracowałem. Robiłem strony internetowe i pozycjonowałem, czyli dbałem o to, żeby strona mojego klienta była na jakieś tam hasło, frazy wysoko w wynikach wyszukiwania w Google. Jak byłem w Anglii, to zacząłem sobie tak po cichutku, po malutku myśleć może o jakimś domu i pamiętam, że szukałem sobie informacji na temat różnych ciekawych domów i znalazłem coś takiego o domach pasywnych. W Polsce jeszcze tego nie było za dużo, ale już pokazywałeś takie ciekawostki w internecie, na YouTubie również. I z tych domów pasywnych jakoś przeszło wtedy na takie małe, ciekawe domki, małe, ciekawe przestrzenie do mieszkania. I stąd już jakoś tam znalazłem jakiegoś takiego Amerykanina, który sobie mieszkał w vanie. I to było takie ziarenko chyba van life u mnie. Ziarenko, które zakopałem oczywiście. Zaraz jakoś pracą przysypałem brakiem czasu, ale po dłuższym czasie, gdy ta praca się zmieniła w przepracowanie, gdy ten brak czasu się zmienił i brak snu w stres, to ziarenko na tym kompoście ze stresu i tak wykiełkowało sobie i jakoś tak się ten, jak, ale mi metafora wyszła i tak się wybudowało. Od pomysłu do realizacji to mi zajęło ponad rok, ale to z tego powodu, że ja mam tak, że jak się czymś zainteresuję, ja się lubię uczyć rzeczy, które mnie interesują.
Więc musiałem poczytać dokładnie o każdym elemencie tego vana, o nie wiem, o tam izolacji, meblach i tak dalej. Jakoś zupełnie nic nie wiedziałem w tej dziedzinie, jak to zrobić, jak cokolwiek, więc wszystkiego musiałem się nauczyć, co sprawiało mi frajdę. Dlatego zajęło mi to bardzo, bardzo długo, zajęło mi to ponad rok. Jeśli chodzi o koszty, to ja właśnie jestem tego rodzaju człowiekiem, że ciężko będzie mi wszystko teraz sobie już tam widzowie moi bardzo, bardzo mocno naciskają, żebym właśnie tak przedstawił te koszty, ale to bym musiał naprawdę poszukać tych wszystkich dokumentów, bo ja nie mam pamięci takich rzeczy. Pamiętam, że samochód był kupiony w Anglii i kosztował 2300 funtów, plus trzeba było dużo naprawić w nim, a jeśli chodzi o samą konwersję, to było na przestrzeni długiego czasu, były zakupy bardzo różne, jakoś, jeszcze sobie tego wszystkiego nie zsumowałem tak naprawdę. Chyba się trochę boję tego zsumować. Może lepiej zostawmy tak, że... Jeżeli miałbym podać jakiś jeden argument, dla którego wybrałem Van Life, nie będzie jakiś górnolotny, będzie bardzo prozaiczny, słońce. Z czego jestem dumny, jeśli chodzi o Wana, to myślę, że te piękne malunki Ani, która mi kiedy pięknie mi go zdobiła i teraz zwraca na siebie uwagę. Na początku chciałem być taki stealth, czyli taki ukryty Wan. Są lepsze, nie zwracać na siebie uwagi. Okazuje się, że są lepsze sposoby na nie zwracanie na siebie uwagi niż pomalowanie wana tak kolorowo. Ale nie, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba to malowanie. Poznałem dużo fajnych ludzi, którzy podeszli, zagadali tylko dlatego, że wan jest fajny, niespotykany, kolorowy. No to jest taki żarcik, nie? Że wyglądam jak Vincent i to jest motyw Vincenta. Ten van się troszkę różni od każdego innego vana podejściem do gromadzenia i zużywania energii, bo ma ogromne panele, ale takie ogromne, ogromne. I baterie też mam 7,5 kWh LiFePO, czyli takie jeszcze, jakby może to wyjaśnić ludziom, którzy się niekoniecznie interesują. Myślę, wydaje mi się, że mogę w tym vanie zgromadzić większą ilość prądu niż w waszym vanie i we wszystkich vanach, które do tej pory zrobiliście van toura i jeszcze trochę mam tej energii. Podejrzewam, może się mylę, ale podejrzewam, że tak. Więc jest masa prądu, jest ogromna bateria i to jest fajne w tym vanie, że mogę mieć na przykład zmywarkę, dużą lodówkę, jakiekolwiek te rzeczy na prąd. Co nie jest takie spotykane w OneLife'ie. Oraz chyba izolacja, bo bardzo, bardzo dbałem o to, żeby... Właśnie tak jak wspomniałem wcześniej o tych domach pasywnych, że bardzo mnie interesowało to podejście w budowie, żeby dom był energooszczędny. I w związku z tym chciałem, żeby ten van też tak właśnie się był taki autonomiczny, jeśli chodzi o energię. Stąd właśnie te panele, stąd ta bateria i stąd też bardzo dobra izolacja, którą tutaj zastosowałem wszędzie. I jeśli chodzi o pasywność tego vana, to niestety jedyna chyba pasywność, która charakteryzuje ten van, to pasywna agresja. Jednak się okazało, coś mi się psuje, a ja potem się muszę domyślać co, albo nie chcieli podjeżdżać pod górkę, a ja muszę zgadywać dlaczego. No bo jednak van nie może być taki pasywny, tutaj trzeba, nie można zastosować jakiegoś rekuperatora i innej wymiany energii, więc musi być non stop wentylacja, więc to zimne powietrze zawsze wejdzie do środka. No ale starałem się i myślę, że tak, że na ile to możliwe w vanie, to na tyle dobrze energooszczędnie to zrobiłem. Są rzeczy, które chciałbym ulepszyć i je ulepszę. Jest tak, jest w garażu, tak zwanym garażu, czyli w tej przestrzeni pod łóżkiem z tyłu. Żeby coś tam wyjąć stamtąd, no to trzeba wszystko wyjąć. Więc zrobiłbym takie suwnice i zrobię te suwnice, że będą to sobie wyjeżdżały, mogę coś wziąć lub podłożyć, wsunąć z powrotem i to zaoszczędzi dużo tam czasu i zachodu. Mimo, że tu jest wszystko na prąd w tym vanie i mimo, że mam ogromne baterie, ogromne panele, to jakiś czas temu taką zajawkę złapałem na narty. I się okazuje, że jak na przykład, żeby pojechać sobie w rejony, gdzie jest zimno, gdzie nie ma słońca, to jednak ten system się nie sprawdza ogrzewania tylko na prąd, bo no okej, ja tu w zimę jestem tylko w Portugalii i w Hiszpanii i sprawdza mi się znakomicie ten system. W lato również w Polsce i gdzie, ale jeżeli na przykład chciałbym pojechać na narty gdzieś w zimą, nie wiem czy tam, to już jest gorzej, no bo ogrzewania tak naprawdę potrzebujemy wtedy, gdy nie ma słońca. Gdy nie ma słońca, nie ma prądu. Tego mój geniusz inżynieryjny nie przewidział. Więc jakieś łebasto na diesla zainstalować sobie mimo wszystko,
po to, żeby móc sobie jeździć zimne rejony zimą lub w ogóle gdziekolwiek będę chciał. I chyba zwiększę pojemność zbiorników wody, bo teraz są takie małe, kilka takich małych i chyba jednak zdecyduję się na jeden duży. Jeśli ktoś się boi i miałbym go zmotywować, to wiedziałbym, że warto spróbować. Poznaję się fajnych ludzi, siebie się też poznaję troszkę bardziej. Skąd biorę spokój i radość? Jeśli faktycznie tak jest, że jestem spokojny, to może stąd, że się nie przyjmuję rzeczami, których i tak nie mogę zmienić. Tak jak u nas w Polsce często ludzie się tam, nie wiem, kłócą, tyle jest tych wektorów podziału, jakieś polityka, jakieś, nie wiem, ideologie, ludzie się utożsamiają z tym, walczą o to, kłócą się z rodziną, a ja się opalam tylko na słoneczko. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zostawić w komentarzach. Postaramy się my i Wincent Wam odpowiedzieć. A jeśli chcecie znaleźć Wincenta w sieci, to możecie go znaleźć. Mam malutki kanał na YouTubie, nazywa się Wincent Van. Także zapraszamy Was serdecznie, zaglądajcie. Tam poznacie całą historię i wszystkie szczegóły Wincenta Menela. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.